Siema w kolejnym odcinku. Jak wiecie, już jakby nie wrzuciłem tego filmiku. Powiem wam drugi raz, że chyba pierwszy raz, ale powiem wam, że vlogi nie będą się pojawiały. Tej będą się pojawiały, ale tak raz w miesiącu, bo jakby teraz mam te modliszki i nie chcę mi się wrzucać vlogów, bo to jest dużo eksportowania. I będą się pojawiały filmy z modliszki, bo też jest duża aktywność pod nimi, więc chyba wiem, wam się podoba. Dobra, i zapraszam do oglądania. Hop, już jesteśmy u mnie w pokoju, czyli na moim głównym tym. I uwaga, tu są moje wszystkie modliszki. Patrzcie, tu jest największa, która zliniała. W sumie dwie zliniały, ale ta jest największa. Patrzcie, jaka już jest ona wielka. I jeszcze, poczekajcie, jeszcze wam pokażę. Chyba zliniała jeszcze. O! Nie, jeszcze mniejsza. I zliniała jeszcze ta. Bo pamiętacie, ona chyba była taka malutka. Nie pamiętam, czy to jest ta, bo w ogóle wymieniłem im korzenie, bo tam te skisły, czyli nie skisły, tylko no, jak to się nazywa? Takie się stały trochę brudne i w ogóle były nie zwiędłe, tylko to się nazywa? Spleśniałe, o! I w ogóle kupiłem modliszkom taki pokarm. Modliszki chciałem. No wiecie, jakie już wkarmiłem tym modliszki w tamtym odcinku. I patrzcie, co się z nimi stało. W ogóle nie ma żadnej muszki. Czyli jest, są tu, ale patrzcie, co się z nimi stało. Wyschły. Tak, muszki wyschły. Były po prostu, zaraz wam pokażę gdzie i jak to możliwe, że one wyschnęły. Zaraz będę kroił owoce i gdzieś zostawię i niech. I zobaczymy się w kolejnym odcinku i właśnie zobaczymy, czy jakieś przyfrunęły, a jak nie, no to kupię po prostu, ale już nie od tego pana. 18 zł takie pudełko. Dobra, zaraz wam pokażę, gdzie je trzymałem. Tu pod szafką je trzymałem. Tu. Na początku na balkonie, ale później już tu, z jakiejś, nie wiem ile, ale już dłużej tu trzymałem. I nie wiem, jak to jest możliwe właśnie, że umarły, wyschły sobie. No dobra, zaraz wam pokażę te dwie modliszki, które zliniały na moich rękach. To te odłożę. Op, tak, ta też. I te dwie zostały. Dobra, to się widzimy na innym kadrze. Dobra, jesteśmy. I najpierw wam pokażę tą dużą, bo jest najspokojniejsza. Bałem się jej, ale teraz jest grzeczna, patrzcie. Czekajcie, już wam pokazuję. Tu na razie sobie tutaj. O, tu. Nie chcę wyjść. No idź. Chcę cię widzą pokazać. No patrzcie. Patrzcie, jaka ta jest spokojna. Czyli dla obcego by była niespokojna, ale no, patrzcie. To jest duża, prawie dorosła. To nie jest ta, co miałem w pierwszym odcinku, no. To jest inna, jeszcze większa. Tamta była ta ze złamaną nogą, a ta jest zdrowa. Zliniała przed 3 dni tam. Jest teraz taka. Poczekajcie, już ją chowam. Czekajcie, już się widzimy, jak będę tamten wyciągał. Dobra, i teraz wam pokażę małego szkarabka.
Kurde, go. Dobra. Czekaj, ona jest mała. O, wyszła już. No jest taki, tak jest. Mała. No zliniała. Chodź. No. Patrzcie, jak ona jest mała. Bardzo mała. O, patrz się. Tylko zzoomuj się. O. Nie chce się zoomować. Kurczę, nie chce się zoomować. No dobra, to jest taka mała. Najmniejsza. I dobra. I się widzimy już, jak będę kroił owocki. No idź ty. Dobra. Dobra, już kroję, tylko teraz rozchmina. Czy to jest jabłko, czy nektarynka? Chyba nektarynka. Tak, to jest nektarynka. Więc muszę im to. Nie wiem, jak ukroić. Dobra, też się widzimy w innym kadrze. Dobra. Wtedy mi było niewygodnie. Dobra, to tu troszkę tak mutne. No, niestety. Nie, jabłuszko. To jest. Jabłko. Tylko, że takie dziwne. Dobra. I taka skórka inna. Będzie taka kamienka. No dobra. To tu zostawię. Trochę te pokroję na tu. Takie małe kawałuszki. I jak przyleci ich kilka, to po prostu to nagram kolejny filmik. I koniec odcinka. I do następnego, już chyba jutro będzie kolejny filmik, więc... Hello.